Dzień dobry, panie premierze. Witam, dzień dobry państwu. Panie premierze, czy temat główne problemy transportu międzynarodowego to jest temat taki bardzo na czasie? I jest dla Polski, dużo tych dla problemów? Polskiej przedsiębiorczości? No nieustanne problemy, no bo jeśli frakt morski skacze 10-krotnie w ciągu 1,5 roku, jeśli rwą się te kierunki dostaw, pewność dostaw. Przypomnę tylko, co się stało, kiedy jeden kontenerowiec zderzył się z kawałkiem piachu w kanale Suezkim. Nagle okazało się, że coś się wydarzyło. Tak? Nie tylko wszystko stanęło. Nagle się okazało, że wszystko zdrożało. No bo mało kto postrzega ten związek, że te rosnące dramatycznie koszty transportu międzynarodowego, mówimy nie tylko o morskim transporcie, nie tylko o lotniczym, nie tylko o drogowym, mówimy o całym. Czyli cały łańcuch tych powiązań został bardzo mocno pozrywany, coś się wydarzyło, a zaczęło się w pierwszym kwartale roku 2020, kiedy nagle COVID w Chinach spowodował paraliż portów. Ale nie tylko portów, bo paraliż właściwie chyba wszystkiego. No nagle okazało się, że nie ma kierowców, bo nie jeżdżą. Nagle okazało się, że na kolei też nie jest najlepiej. W efekcie po kilku tygodniach, po kilku miesiącach rozlewał się już nie tylko COVID. Rozlewało się to, że ci, którzy kupili sprzęt, surowce, technikę, technologię tam w Azji, a ta Azja, szczególnie w wydaniu Chin, krajów ASEANu, jest netto potężnym eksporterem i daje znaczną część międzynarodowego handlu i daje znaczną część międzynarodowych dostaw komponentów, części, surowców. No czego to, braki odczuwamy teraz? No właśnie, no to nagle się okazuje, że nie wiadomo dlaczego, a teraz już wiemy dlaczego. Choćby montownie samochodów w Europie, co sygnalizują? Ano na 2 tygodnie, jak we wrześniu swego czasu, musimy zamknąć produkcję. A dlaczego? A dlatego, że zabrakło a to wiązek, a to baterii do samochodów elektrycznych, a to innych komponentów i podzespołów. Nagle okazało się, że ta wojna na Ukrainie, ten konflikt Zachód-Rosja, ten COVID przekłada się na sytuację całej światowej gospodarki. No i później tym, czym dzisiaj zwalczamy w skali świata i jest wyjątkowo dla światowej gospodarki, dla perspektywy, dla naszych budżetów domowych wielkim zagrożeniem, czyli inflacja, jest rekordowa w historii. I niełatwo się zbija tą inflację, a w tym koszcie inflacji, tak jak sygnalizowałem, 1,5%, także w naszej Polsce inflacji, to jest to, co przypisujemy kosztom transportu. I teraz można powiedzieć, Janusz, co ty mówisz? Patrz, jak to się zmieniło. No dobrze. Już nie jest 10 razy, jest już dużo mniej. Wracamy do tych normalnych, nawet sprzed okresów covidowych, ceny transportu. Ale czy mamy większe gwarancje, że w terminie to przypłynie, przyleci, czy będzie dostępne? Proszę zwrócić uwagę, że pierwsza fala uderzeniowa covidu nakręciła te ceny transportu, ale równie bolesna, a może nawet boleśniejsza dla skali produkcji była powtórka COVID-u roku 2020, drugi i trzeci kwartał. Tak. Jak popatrzy się choćby tam na Piechocińskiego Twittera czy LinkedIna, to można zobaczyć mapy redy portów kluczowych Azji i tam liczba tych statków czekająca na kontenery i przywożąca kontenery gwałtownie wzrosła. I czekająca na rozładowanie, tak, też, bo to no był ogromny tak, problem i do tej pory jest. I to jest właśnie to, że mamy po pierwsze 2 lata z olbrzymim nawarstwieniem się, z olbrzymią rosnącą amplitudą niepokojów, zakłóceń. Czym to się kończy? No po pierwsze wyższymi kosztami. Czym się kończy? U jednych nadmiarem towarów, a u drugich brakiem towaru. Zmienianiem się kierunków dostaw. Nie tylko COVID, ale wojna na Ukrainie, nie tylko Europę Centralną, ustawiła zupełnie w innej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę, że w tym czasie mówiliśmy też o tym, że gwałtownie zwiększyła się koncentracja. Jeśli w ciągu tych 3 lat, bo tak na to trzeba patrzeć od roku 2020, 10 największych operatorów w transporcie morskim robi już nie 80 kilka, ale blisko 90%, a pierwszych 20 robi 92-93%, no to jest pytanie, jak to się rozkłada w geografii ekonomii poszczególnych krajów. My nie mamy tak wielkich linii żeglugowych. My nie mamy kilkudziesięciu kontenerów, które pracują w polskim eksporcie i imporcie. My korzystamy na innych. My mamy Morską Agencję Gdynia, my mamy inne firmy spedycyjno-logistyczne, które to dobrze obsługują.
My jesteśmy potęgą europejską, jeśli chodzi o międzynarodowy transport drogowy. Ale mimo, że nasze porty... Ale też mamy problemy z transportem drogowym. Nie mamy kierowców. Pamiętam, był taki okres, gdzie był duży problem z transportem drogowym. Był i jest, bo problem polega na tym, że znaczną część tych transportowców stanowili cudzoziemcy. To byli Ukraińcy, to byli Rosjanie, to byli Białorusini, którzy pracowali w polskich barwach. Z tych powodów w pierwszej fazie COVID-u był taki rok, w którym 32% transportu zewnętrznego Unii Europejskiej realizowały firmy zarejestrowane w Polsce w transporcie drogowym. Pierwszy w kolei jest niemieckie DB, drugie jest PKP Cargo. Tak? Przez Małaszewicze do połowy zeszłego roku przechodziło 92-93% wszystkich kontenerów, które jechały z Azji do Europy. Ale już w połowie drugiej roku 2023 spadło to do tylko 73%. A dlaczego? A dlatego, że zmieniają się kierunki. Nagle nie tylko my, nie tylko Ukraina szukała nowego otwarcia, z których kierunków mogą dojść te brakujące ładunki, komponenty, choćby mówimy tutaj o problemie eksportu ukraińskiego zboża. No więc jeśli Rosja i Ukraina to jest kilkanaście procent produkcji i eksportu zarazem światowych zbóż, no to ich konflikt między sobą, konflikt po której stronie, kiedy zapowiedziały się, także stanęły inne kraje, dla kilkudziesięciu krajów, których większość zboża stanowiło zboże importowane, stało się gigantycznym problemem, uwaga, nie politycznym, bo zamieszki, bo produkcja, bo mąka, bo chleb, stało się problemem egzystencjonalnym dla miliona ludzi. I mimo, że... A przepraszam, jak wygląda w tej chwili sytuacja właśnie z tym zbożem z Ukrainy? Sytuacja wygląda w sposób następujący, że spekulacja i to, co się działo dwa lata temu i rok temu, w konsekwencji wojny na Ukrainie i tych rosnących utrudnień w transporcie, no przypomnę, były takie momenty, że 200 statków ze zbożem ukraińskim było zablokowane w Morzu Czarnym, albo wzajemne były sankcje, choćby to, co robiła Turcja Ortogana, która wymusiła pewien rozejm w tych dostawach, ale jednocześnie robiła wszystko, żeby większość tego zboża szło poprzez firmy ukraińskie. No i dzisiaj mamy sytuację taką, że mamy pierwszy od niepamiętnych kilka miesięcy, gdzie stawki na zboże na Matifie czy na giełdzie w Chicago, czyli dwóch głównych miejscach, gdzie wycenia się w operacjach międzynarodowych ceny zboża, tony pszenicy, tony kukurydzy jako podstawowych produktów, poszła w dół, ale jednocześnie są potężne te problemy i nagle okazuje się, że część krajów, także krajów arabskich, także krajów, jeśli chodzi o Afrykę, znajduje się w dramatycznej sytuacji, bo na to nałożyły się jeszcze gigantyczne wstrząsy w klimacie. W związku z tym po prostu pokazuje, że nagle w ciągu tych dwóch lat ten transport międzynarodowy to nie tylko była to COVID, nie tylko był wojna, to także były te kryzysy związane z zaskakującymi zmianami przyrodniczymi, no bo to jest susza i powodzie w Chinach, to są przymrozki w Brazylii, które wpłynęły na rynek kawy, zapowiadano gigantyczne wzrosty, spożycie kawy spadło, cena wcale nie poszła tak bardzo. To jest oczywiście to, co wydarzyło się w rogu Afryki, mówię tutaj o upadku ze względu na brak paszy i suszę ponad miliona krów. To powoduje wszystko, że już mówimy nie o 300 milionach ludzi, którzy są w strefie głodu czy pełnego niedożywienia. Dzisiaj z 8 miliardów ludzi, a weszliśmy z taką skalą populacji ludzkiej w nowy rok 2022, 1 miliard będzie w strefie głodu i niedożywienia. Nigdy w historii nie było tego tak dużo. Na to wszystko nakłada się to wszystko. I teraz problem polega na tym, że kiedy te ceny tak gwałtownie rosły, poszły sygnały do głównych rządów narodowych i organizacji międzynarodowych, żeby coś zrobić, aby nie było takiej sytuacji, że z jednej strony mamy tę dramatyczną, rosnącą cenę usługi transportowej, a z drugiej strony na przykład wielcy operatorzy żeglugi morskiej mieli po 10 miliardów, 20, 15 miliardów zysku. Nagle okazało się, że władze nie tylko Stanów Zjednoczonych, nie tylko Unii Europejskiej, nie tylko Korei, nie tylko Japonii, nie tylko Chin patrzą na to, no bo to uderzyło na przykład, te wysokie ceny transportu uderzyły w konkurencyjność wielu produktów chińskich w eksporcie, a to jest najbardziej proeksportowa, najbardziej przemysłowa gospodarka świata, która kupuje bardzo dużo przede wszystkim podstawowych surowców, ale większość tego, co z tych surowców powstaje, nie zostanie na rynku chińskim. Przyjeżdża także do nas. Przypomnę, że zeszły rok to nie tylko był rok intensywnego wzrostu chińskiego eksportu do Polski, do Unii Europejskiej,
a spadek polskiego eksportu do Chin o 8%. Z wielu powodów, między innymi z tego, że w tej puli najwięcej było żywności, a w Polsce ptasia grypa i ASF zrobił swoje i ograniczył możliwości eksportowe żywności, patrząc na to branżowo, do tego, na ten kontynent czy do tego kraju. Ale proszę też zwrócić uwagę, że w tej chwili mamy sygnał bardzo ciekawy. Kiedy było widać, że rośnie nadzieja na to, że rządy podejmą się interwencjonizmu z punktu widzenia konkurencyjności firm, nie tylko zaczął spadać koszt transportu, bo wolumen eksportowanych towarów w światowej gospodarce w czwartym kwartale spadł. Wystarczy przypomnieć, że gospodarka chińska wyeksportowała w czwartym rekordowym roku 2022 do Stanów Zjednoczonych w czwartym kwartale minus 40%, a do Europy 32%. W związku z tym, ale także zachodzą zmiany instytucjonalne. Oto alians największych dwóch przewoźników morskich, francusko-szwajcarskiego i duńskiego, rozwiązuje się, mimo że zostało założone 2015. Jaka to jest oznaka? Że zorientowali się, że może się okazać, że będą wprowadzone antymonopolistyczne jakieś rozwiązania, nie tylko obciążające te nadzwyczajne zyski tych monopolistów, czy dominujące podmioty na rynki, tak, ale także w konsekwencji przełoży się to na utratę części konkurencyjności. Proszę zwrócić uwagę, mieliśmy i mówimy o międzynarodowym transporcie, a ile wymieniliśmy tu nowych zupełnie motywów i nie ma dzisiaj współczesna przedsiębiorczość, współczesna gospodarka, szczególnie małych i średnich krajów, a my zaliczamy się do tych gospodarek goniących, 6., 7. gospodarka Unii Europejskiej, 22., 23. za zeszły rok gospodarka naszego świata. Nie mamy takiego przełożenia na to, co są zjawiska, koszty i ceny, które są jakby obok naszej gospodarki. W tej chwili tworzy się taka sytuacja, w której może się okazać, że po bardzo udanym roku 2022, gdzie zrobiliśmy grubo ponad 100 milionów ładunków, choćby dla portu Gdańsk, to jest pierwszy raz w historii przekroczenie 66 milionów ton. W tym najbardziej rosły zboża, najbardziej rosł węgiel, przeładunki surowców, paliw i tak dalej. Na trzecim, czwartym miejscu pojawiło się drewno. Nagle okazuje się, że eksportujemy olbrzymie ilości drewna. Co nam mówią polskie zakłady meblarskie? No, wielkim eksportem, co zrobiliście? Osłabiliście konkurencyjność polskiego przemysłu meblarskiego, bo nie tylko na rynku krajowym gwałtownie wzrosły ceny drewna, ale okazuje się, że jest go za mało dla potrzeb tego przemysłu. No tak, a uwaga, w przemyśle, tak, a w przemyśle meblarskim jesteśmy drugim, trzecim procentem światowym i drugim za Chinami eksporterem tych mebli. W związku z tym potrzeba w tak krótkich okresach, kiedy chodzimy od bardzo wysokich kosztów transportu, 10-krotnie, spada to do 3-krotnego wzrostu, a w tej chwili jest tendencja, że jeszcze powinno się utrzymać to. I nie na to mamy czas korygować, podejmować decyzje, łagodzić konsekwencje 5-6 lat. To nie są proste procesy, tylko to jest dosłownie kilkanaście miesięcy, gdzie tak radykalnie zmienia się otoczenie także dla polskiej przedsiębiorczości. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jesteśmy drugą potęgą u przeładunków na Bałtyku. Port Gdański jest pierwszym w obsłudze ruchu kontenerowego. Port Gdynia jest trzecim. Pamiętajmy o tym, że w roku 2020-2021 polskie porty i polskie przejścia dawały średnio ponad 100 miliardów przychodów do budżetu i z cła, i z VAT-u. W związku z tym to też pamiętajmy o tym, że to wpływa na kondycję całej gospodarki, a dzisiaj nie mamy pewności, że wielcy tego świata, mówię tutaj operatorów, kierując się własną polityką albo kierując się polityką aliansów, różnych porozumień czy decyzji rządów narodowych, nie zdecydują o tym, że na przykład transporty z Azji dla 2000 kontenerów finalnie wożonych do portu polskiego w Gdańsku czy portu w Gdyni, gdzie wkładamy kolejne miliardy złotych w inwestycje, nie będą dopływały, tylko podejmą decyzję, że ostatnim takim punktem może być Rotterdam, a może będzie Hamburg, a dla COSCO szóstej linii przewozowej giganta chińskiego będzie to na przykład Pireus przejęty w całości przez Chińczyków. Dlaczego więc warto na to patrzeć? Nie tylko polska polityka, nie tylko polska administracja, ale także polski biznes, to patrzeć, że nic nie jest dane na zawsze. Poszukujemy w tej chwili choćby w kierunkach, w dostawach lądowych alternatywy dla korytarza
podstawowego z Chin na jedwabny kolejowy szlak. Przypomnę, że polscy kierowcy od 10 października nie mogą już jeździć z podstawowymi produktami ze względu na sankcje do Rosji. Z drugiej strony już wcześniej, bo w sierpniu rosyjskie tiry, białoruskie tiry miały ograniczenia, jeśli chodzi o przyjazdy do Polski, a przypomnę, że tym najważniejszym punktem na mapie przewozów kolejowych były słynne Małaszewicze, a od tego czasu jeszcze kilka terminali na północ od Małaszewicz, a także obsługujących rosnące potrzeby transportowe Ukrainy na południe od Małaszewicz też jest dzisiaj ważne. Stąd widać wyraźnie, że to rywalizacja w międzynarodowym transporcie drogowym powinna być bardzo wnikliwie analizowana i jeśli to jest możliwe i na poziomie Unii Europejskiej, i na poziomie narodowym polskim, bardzo racjonalnymi, mądrymi decyzjami państwa i wspólnoty, do której należymy, korygowana, bo pamiętajmy o tym, że choćby międzynarodowy transport samochodowy jest w obszarze eksportu usług największym dostarczycielem do polskiego budżetu i zatrudnia kilkaset tysięcy ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję.